wiadomości, wywiady, komentarze. Zapraszamy na cykl reportaży Przedszkola Samorządowego w Tambarniu. Czerwiec rozpoczął się w przedszkolu dniem, na który czekały wszystkie dzieci. 1 czerwiec to Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ustanowiony został w 1954 roku przez ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Pani dyrektor Krystyna Kałużna wraz z przedstawicielami Rady Rodziców przygotowali dla dzieci mnóstwo niespodzianek. Na dzieci czekało w tym dniu moc wyjątkowych atrakcji. Nie zabrakło słodkiej cukrowej waty, do której ustawiła się bardzo długa kolejka. Jednym z podstawowych praw dziecka według Janusza Korczaka to prawo do radości. A radości w tym dniu było mnóstwo. Tym bardziej, że dzieci mogły ją dzielić między siebie. Cały ogród przedszkolny zapełnił się ciekawymi, kolorowymi atrakcjami dla dzieci. Dużą popularnością cieszyło się malowanie twarzy lub rąk oraz mnóstwo ciekawych zabaw kołowych. Puszczanie mydlanych baniek wprawiło dzieci w prawdziwy dobry nastrój. Nie ma to jak wspólnie poskakać na kolorowym dmuchańcu. A najwięcej zwolenników miała wielka dmuchana zjeżdżalnia. Pod czujnym okiem pani dyrektor i wszystkich cioć zabawa przebiegła sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Zabawy zorganizowano tak, aby każda grupa jednocześnie mogła korzystać z różnych atrakcji, także nikt się w tym dniu nie nudził. Ten dzień pełen wrażeń na pewno przedszkolaki będą jeszcze długo wspominać. Na koniec zabawy panie z Rady Rodziców wręczyły każdemu dziecku słodką niespodziankę. Czerwiec to wyjątkowy miesiąc dla najstarszej grupy. Grupa plastolutki i część dzieci z grupy Słoneczka zakończyły edukację w przedszkolu. Uroczystość rozpoczęły tradycyjnym polonezem. Grupę przygotowały panie Ania Boczoń, Agnieszka Woźniak, Małgorzata Staniec i Paulina Rosiek. Podczas występu starszaki zaprezentowały swoje umiejętności i pożegnały się ze wszystkimi wierszem i piosenką. Po części artystycznej przedszkolaki podziękowały pani dyrektor za opiekę i dobre warunki do nauki i pracy. Przedszkolaki podziękowały pozostałym paniom z innych oddziałów i wszystkim pracownikom przedszkola. Rada Rodziców podziękowała także pani Marii Kordeczce, która była wieloletnim skarbnikiem Rady. Zanim dzieci z plastolutków i ze Słoneczek na dobre opuściły mury przedszkolne, uczestniczyły w uroczystym otwarciu sezonu turystycznego na Górze Paproć. Po przerwie spowodowanej pandemią nasze przedszkole zostało kolejny raz zaproszone, aby uświetnić tę uroczystość.
po przemowie przedstawicieli i włodarzy gminy Limanowa przedszkolaki zaprezentowały swoją część artystyczną. Pracę zaczynamy, pięknie tutaj Was witamy. Bo wakacje to przygoda, to piosenka i pogoda. Jak zwykle nasze przedszkolaki zaprezentowały się świetnie. Za występ otrzymały gromkie brawa. Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy udanych, bezpiecznych i miłych wakacji. Zapraszamy we wrześniu.